Oj, zaczytałem się. Dzień dobry Państwu. Ale proszę się nie dziwić wcale, bo taki piękny poranek, zbliża się godzina dziewiąta, a ze mną najnowszy numer miesięcznika Opole i kropka. Jest co czytać. Wiedzą Państwo, dlaczego Arkadiusz Jakubik tak kocha Opole? Przyjeżdżał do niego w dzieciństwie. Dzisiaj gwiazda kina. Dla kogo, albo właściwie dlaczego przyjeżdżał do stolicy regionu tak bardzo często i czym? Dowiedzą się Państwo właśnie z tego numeru. Kozak jest może i emerytem, ale zawsze pozostanie kozakiem. Nie Mówimy o grzybach, ale o wspaniałym polskim lekkoatlecie skoczku o tyczce Mistrzu Olimpijskim. Wywiad także w kropce. Miasto otrzymało mnóstwo nagród. O tym też Państwo w kropce przeczytają, bo Opole okazuje się jednym z najpiękniejszych, najciekawszych, najbardziej rozwijających się miast w naszym kraju. A skoro o mieszkańcach mowa, to ci z kolei zdecydowali o tym, co ważnego w budżecie obywatelskim. Ten się zakończył i już wiadomo, jakie inwestycje z tego budżetu będą wykonane. Opole wczoraj i dziś, to z kolei coś, jak Państwo chcą zajrzeć do kropki, to możecie Państwo przekonać się o tym, że mamy już nie dwa, a cztery lwy, z tym, że te dwa doskonale znane od lat, a te dwa od niedawna w opolskim zoo żywe: jedne kamienne, drugie właśnie, które do zoo przyjechały. O lwach przeczytałem Państwo. A skoro lwy na fotografii między innymi można zobaczyć, to fotografie starego Pola z tego z 1945 roku i wcześniejszych, i po właśnie ponad 20 tysięcy zdjęć jest możliwych do obejrzenia dotyczących stolicy naszego regionu. A skoro o fotografii mówię, to można fotografię bardzo, bardzo zbliżyć. Na przykład gdyby teraz nasz operator zbliżył Państwu tutaj to zdjęcie, to byłoby taka fotografia bardzo, bardzo zbliżona i o niej też w kropce zachęcam. Ponieważ listopad miesiącem cukrzycy, to o cukrzycy właśnie mówić będziemy bardzo ważne, cenne rady i, po, i porady naszego gościa. No a na koniec powiem Państwu tylko tyle, że w tym wydaniu i papierowym, i w tym wydaniu elektronicznym. Między innymi znajdą Państwo informacje o, o polskiej jesieni literackiej. Ta właśnie się zaczęła. A że mamy taką właściwie literacką, piękną pogodę, to pozwólcie Państwo, nie byłbym sobą, gdybym na koniec jakiegoś przynajmniej minimalnego dwuwersu Państwu nie, nie przeczytał, dobrze? E, własnej produkcji. Na jesienną handrę i długie wieczory w nowej kropce znajdziesz tekstów, zasób, spory. No to miłej lektury i w wersji online, i w wersji papierowej.